Cześć, witajcie na kanale Fachowiec TV. Dzisiaj drugi odcinek budowy podgrzewacza wody do basenu, naszego panela solarnego. W poprzednim odcinku fachowiec pokazywał, jak rzeźbi sobie taki panel. Praca była męcząca, bo w pełnym słońcu. Oglądanie tego odcinka pewnie też męczące, bo odcinek był długi. Nieistotne. W skrócie mamy tutaj płytę OSB, styropian, blachę, którą spryskaliśmy czarnym lakierem. Najważniejszy element, czyli ten wąż, to jest akurat polietylen, 16, sztywny, więc nie będzie się zaginał. Na to szyby. Nie obyło się bez wypadku. Za mocno fachowiec przydusił w narożniku. Szyba pękła, na wymianę nie mamy. Trudno, zdarza się. Założenia budowy były takie, że wydajemy maks 200 zł. To się udało. Chyba Macieju nie przekroczyliśmy tej kwoty. Plus oczywiście mnóstwo odpadów, które gdzieś tam znaleźliśmy. LOL! Ma nam to podgrzać wodę o 3-4 stopnie. To jest istotne, zwłaszcza jak już te noce później robią się zimniejsze w sierpniu. Wtedy to się bardzo przydaje, gdzie temperatura na dworze jest 23-25 stopni, no więc w basenie podobnie. Dzięki temu jest trochę wyższa. Oczywiście pamiętajcie, że fachowiec ma basen 6000 litrów. Jak ktoś ma 20 000 litrów, no to może okazać się to za małe. Tu jest nawinięte jakieś 60 metrów tego węża. Więc no, trzeba to dostosować do wielkości basenu. Dobra, dość gadania, żeby dzisiaj było szybciej. Także działam. Macieju, okazuje się, że podłączenie tego wcale nie jest takie proste. Fachowiec znalazł sobie takie lejki gumowe. Nie wiem od czego. Do tego nie był w stanie na to nasunąć. Zmusił użyć kawałków węża ogrodowego. Zacisnął sobie ten wąż paską zaciskową. Tutaj go też nie podłączymy do samego węża, no bo wąż miękki to miękkie, więc obejmy, nie da się założyć. Dlatego fachowiec użył tutaj kawałka rury kanalizacyjnej, FI chyba 32, pod umywalką taką znajdziecie. Więc zdajemy sobie opaskę, tu troszkę teflonu jeszcze fachowiec, żeby było szczelne, nawinął. Cyk, cyk, na to skręcimy to opaską. Teraz już mamy tutaj sztywno. Teraz połączenie tego węża ogrodowego z wężem polietylenowym już nie jest problemem, bo jak fachowiec mówił, na ten wąż pasują wszystkie złączki takie jak do węży ogrodowych, kucalowe. Także tu już to problemem nie będzie. Fachowiec się zastanawia, czy tutaj też nie dać czegoś czarnego. Ma jeszcze te kawałki grzejnika, żeby ten grzejnik ustawić, no bo ten wąż długi mógłby już leżeć na tym grzejniku i też się podgrzewać przy okazji, zanim wejdzie ta woda do basenu. Chyba tak zrobimy, Macieju. Cyk, cyk. Zwykła złączka do węża ogrodowego. Teraz to puścimy zamiast wyjścia z filtra. Także jedna strona podłączona. Teraz musimy podłączyć ten wąż, czyli wąż od pompki z wężem od solara, żeby tutaj pompowało nam to wodę, przejdzie przez to, tutaj wróci. Także w ten sam sposób, z użyciem kawałka węża ogrodowego, jakiegoś tam lejka. Jak fachowiec mówił, tak zrobił, czyli postawił jednak ten grzejnik, czy to co z grzejnika zostało. Żeby nam się to nie wychładzało tutaj, tu też, żeby się to coś tam podgrzewało, grzejnik oczywiście też się nagrzeje. Filtr daliśmy do góry, no żeby móc podłączyć ten nasz wąż, żeby woda nam tutaj nie leciała. Specjalnie go fachowiec zapowietrzył. LOL! Ale zanim go podłączymy, żeby oczywiście nie mieć problemu z odpowietrzeniem tego, no bo ten pompka słaba tutaj, fachowiec przepuści tutaj wodę przez nasz panel i wtedy to podłączy do tego. To spowoduje, że tu będzie woda, powietrze będziemy mieli tutaj, to sobie go odpowietrzymy,
do dołu spuszczając, powinno nam powietrze zejść. Także taki plan. Puszczamy wodę. What the fuck was that? O, woda już idzie. Powietrze zejdzie do basenu. Widać zresztą. Widać i słychać nawet, jak leci. Ile to potrwa, bo tam jednak 60 metrów ponad. Ta pompka miałaby z tym duży problem. Wszystko mamy podłączone. Woda do filtra, z filtra tutaj dołem wchodzi do nasz panel solarny. Z panelu tędy powrotem do basenu. Tutaj fachowiec wyciągnął, żeby zobaczyć, czy woda rzeczywiście poleci. Powietrza już tam praktycznie nie ma. Udało się odpowietrzyć. Podłączamy. Och, widać, że leci, bo woda się podnosi. O jest. W tej chwili leci wrzątek, ale jest to wynik zakłamany, dlatego że chwilę ta woda już stała tam, więc nagrzała się maksymalnie. Ciekawe, ile ma. W tej chwili ma 48 stopni, ale to jest oczywiście oszustwo. Tak nie będzie to działało z taką skutecznością. Sam panel 49, a na wyjściu? Na wyjściu mamy 24,5 stopnia. Rzeczywiste różnice będą dużo mniejsze. Sprawdzimy to za kilka minut, jak już cała ta woda zacznie krążyć. Tu oczywiście ciśnienie jest dużo mniejsze, niż gdyby ten panel nie był podłączony. No ale woda nie może za szybko przez niego przepływać, no bo nie zdąży się nagrzać. Fachowiec myślał już wcześniej, czy nie zastosować innej pompki, takiej chociażby jak od centralnego ogrzewania, tą pompę obiegową, ale chyba nie ma to większego sensu, no bo większego ciśnienia fachowiec nie chce, bo nie będzie to działało. Woda szybko przeleci, nie zdąży złapać ciepła. Można powiedzieć, robota wykonana. Fachowiec sobie to podłączy z powrotem. Za pół godziny wracamy, żeby sprawdzić rzeczywiste różnice. No bo 52,5 stopnia to perpetuum mobile. What the fuck? Minęło 40 minut. Ostateczny test. Słońce na chwilę zaszło. Dzisiaj tak jest słonecznie, ale czasem te chmurki przykrywają te słońce. Sprawdźmy sobie temperaturę na wyjściu z basenu. Ma 25,2. Temperatura na powrocie, czyli na powrocie do basenu 33,3. Czyli różnica bardzo duża, bo aż 8 stopni. Wow. Fachowiec wam powie z doświadczenia, że różnice przy tej wielkości panelu, bo fachowiec miał już zrobiony taki, ale z węża ogrodowego, to wynoszą między 3 a 10 stopni. Takie są realne różnice między wejściem a wyjściem przy powiedzmy 60-metrowym wężu. To jest oczywiście istotne, jakie macie długość tego węża, no i ile tego i wody w basenie macie. Tu jest 6000 litrów, więc większy basen, skuteczność mniejsza, trzeba dać większy pan. Ale mówimy to o różnicy między wejściem a wyjściem, a to nie jest różnica, jaką zrobi wam wody w basenie. Dlaczego? No bo nie przepompujemy w krótkim czasie tej całej wody, żeby ją podgrzać do tych 33 stopni. Czyli ona wpada do zimniejszej wody, schładza się, no i tak w kółko. Więc realna różnica temperatury wody w basenie to jest jakieś 3-4 stopnie. Ale myślę, że warto, bo kosztowało nas to 200 zł. Teraz mamy 25. Wieczorem fachowiec myśli, że dojdzie na pewno do 28-9. Czyli już fajna woda, wchodzisz bez szoku. Szoku tego termicznego. Rano też woda, nie będziemy startować z tego poziomu powiedzmy 23, bo do takiej się już nie wychodzi, tylko wychodzi się powiedzmy do 26, czyli kolejny dzień znów podniesiemy jeszcze więcej tą wodę. Także tyle na dziś. Pamiętajcie, wielkość basenu i ilość węża ma istotne znaczenie. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, będę wdzięczny za lajka, subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć!